Dzień dobry! Hela! Jest energia! Jest majówka, jest górska adrenalina! I ruszamy na szlak. Patrzcie, auto zamknięte? Dobra. Alpy, Zillertal, region, taki przepiękny w Alpach. To miejsce, w którym się dzisiaj znajdujemy i na początek, no dla nas niemiła niespodzianka, bo mieliśmy podjechać pod jezioro, które nazywa się Tak. Natomiast droga jest zamknięta i nie da rady tam dojechać. Tego no niestety nie sprawdziliśmy, ale nie wiem, czy to w ogóle było do ustalenia. Jak myślisz? Można było sprawdzić, czy ta droga jest zamknięta? Tak naprawdę nie, bo było wszędzie opisane, że jest parking. No ale... W każdym bądź razie przed tą drogą jest też kolejny parking i szczyt, na który dzisiaj idziemy. Czyli na? Szynbyślahorn. Tak super wypowiedziałaś nazwę. Jest osiągalny z tego parkingu też. Jest tutaj dość fajny, wygodny szlak. Jest osiągalny też z Berlina i... Jest osiągalny, tak. Także myślę, że mała zmiana planów czasem wychodzi na dobre. A my witamy też w górskiej adrenalinie Przemka, który dzisiaj jest na pierwszej wyprawie z nami. Pierwszej, mam nadzieję, nie ostatniej. No nie wiadomo, czy będzie chciał z nami jeździć. No, ale słuchaj, ale w kupne postawił. Berlina Hütte. Właśnie, i wiecie, co już wam mówię. No. To jest tak, właśnie. To jest, należy widzieć, to możesz Michał uwzględnić, bo to jest, w ogóle się nazywa Berlina Weg. Tak. Która się ciągnie i ona jest w etapach. Żeby ją całą przejść, potrzeba na to 5 czy 6 dni. Mhm. I dlatego właśnie z Berlina Hütte też pomiędzy, bo to się nazywa w sumie ten szlak berliński. Berlina Hütte. O, i my jesteśmy, czekaj. A które jezioro idziemy, na które? To jest to jezioro, a my jesteśmy teraz tu. A, tam, dobra. Czyli my jesteśmy tu i my idziemy tym szlakiem, na Berliner Hütte. I tu będzie już przepięknie, a to jest ten szczyt. A mieliśmy wyjść stąd, iść tędy, nie? Przez tę furcz. Ale też będzie dokładnie. Fajnie, patrz, tu masz jakieś schronisko, tu jest schronisko. A tam nie damy rady zejść? Ewa mówi, że nie dojdziemy, a ja mówię, potrzymaj mi piwo i patrz. Na które szczyty tyle? Całość jest naprawdę wyryta, bo to jest tam godzin. Ale wiesz... 3 hours later. Wychodziłam z założenia, że... Pań, przestudiowana cała mapa. Powoli się ogarniamy, mijamy jakieś ostatnie gospodarstwa i za chwilę będziemy wchodzić w dolinę. Do Berlina Hütte mamy około 3 godzin. Ewa, jak ci minęła zima? Jak twoje nastawienie, bo to taki pierwszy wiosenny wypad w Alpy. No, nastawieni jesteśmy bardzo optymistyczni, że coś z tego będzie, aczkolwiek już na dole widać bardzo dużo śniegu. Zobaczymy, idziemy. Będzie fajnie. W ogóle fajnie mieliśmy, słuchajcie, nocleg. Pięknej, przepięknej scenerii górskiej. Michał pokaże. Na pewno to pokażemy. Tak. No a teraz idziemy i zobaczymy, tak. Co będzie. Let's go! Chodzimy tam, ledwo zaczęliśmy i ona widzi takie górki, pagórki. Ona mówi, nie mów, że to jest ten szczyt. A ja mówię, nie, no coś ty, jeszcze wyżej. No. O, ja mówię, ten nie, to jeszcze wyżej. Ale to najlepiej tak robić. Odnotować, ponieważ tutaj się dzieje bardzo ważna sprawa. Dzielimy się na dwa obozy. Obóz pierwszy, ekipa pierwsza i ekipa numer dwa. Piwo. Dokładnie. My idziemy tempem szybkim, a za nami Lidka z Przemkiem tempem spokojniejszym. I Lidka powiedziała, że mamy zamówić piwo. Ale jest problem.
Jaki? Problem? Nie. Tak, bo schroniska są zamknięte. A, no tak, ale... Chyba, że to jest otwarte. Kto ma co w plecaku, to ma w plecaku. Tak. Dochodzimy do pierwszego schroniska, ale w Alpach musicie pamiętać, że schroniska, szczególnie w tym okresie zimowym, są zamknięte. My mamy dzisiaj 30 dzień kwietnia, a to jest jeszcze sezon zimowy. Dlatego tutaj nic nie zjemy, ani się nie napijemy. A to nazwisko nazywa się Gravanthütte i znajduje się na wysokości 1640 metrów nad poziomem morza. No i zdecydowanie warunki robią się coraz bardziej zimowe. Z każdym krokiem śniegu przybywa, temperatura spada, ale pogoda się klaruje, wychodzi słońce, więc myślimy, że będzie naprawdę dzisiaj fajny dzień. Robi się przepiękna pogoda, dochodzimy do jakiejś przełęczy, jakaś chata tutaj. Śniegu coraz więcej, ale dajemy radę. Stóp tutaj już trzeba było założyć. Ale widoki, jakie się robią widoki. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Patrzcie, grupa zadowolona? Nie słychać? Ejo! Ejo! Nikt nie marudzi. Nikt nie przeklina. Ejo. Idziemy. Dobra, słońce dosyć grzeje, także trzeba coś wrzucić na głowę, żeby zrobić sobie trochę cienia. No i nie spalić się za bardzo, bo coś czuję, że dzisiaj może być różnie. A zapomnieliśmy kremu do opalania, a na takim słońcu śnieg to no troszkę pali, ale nic, idziemy. No konkretne góry, naprawdę. Idziesz. I co chwilę nie wiadomo gdzie patrzeć, bo te szczyty się wyłaniają. Zobaczcie, tam mamy teraz 3000-niki. Takie nawet wyższe góry. O, no fenomenalnie. Zarąbiście. Myślę, że jak Litka kiedyś cię nie będzie, to ty będziesz tu. Jak cię będziemy szukać. Dobra, lepszego miejsca na przerwę na pewno nie znajdziemy. Tadam, ławeczka. Patrzcie, jakie mamy miejsce na przerwę. Dobra, 15 minut przerwy dla nabrania werwy, drogie panie. Jaką mamy wysokość? Około 2000 już, nie? Przemek?
Tak, coś takiego. Około 2000 doszliśmy do takiego pięknego miejsca, proszę bardzo. No i jest jeden taki mały problem, mianowicie taki, że szlak idzie gdzieś tu, ale przetarty nie jest. Ale mamy stuptuty i spróbujemy iść dalej. Generalnie szlak idzie tak, tutaj gdzieś, na przełęcz i na szczyt. Ewa, mówisz, to nie jest ten? Nie. Czyli tam gdzieś dopiero. Tam, czy bardziej z tyłu, nawet go nie widać. Także spróbujemy za chwilę po przerwie, jak odbudujemy nasze deficyty kaloryczne, podjąć to wyzwanie. Tym bardziej, że tu wszędzie masz te mini lawiny poschodziły, widzisz tam, no, a to dokładnie. Też, a to za chwilę też tam. A wyjdziesz za róg i będzie... I to też tak. Polecam. Dobra, podjęliśmy decyzję, że odpuszczamy dzisiaj naszą akcję, bo wygląda to no, raz, że bardzo niebezpiecznie, a dwa, jest po prostu za dużo śniegu, no nie jesteśmy w stanie. Może gdybyśmy mieli rakiety, czy jakieś skitury, to jeszcze można byłoby próbować. Natomiast to, co najbardziej przeraża, no to ten widok tego jakby takiego luźnego śniegu, który w każdej chwili może wyjechać. A wiadomo, w górach najważniejsza jest rozwaga, także Schundbichler Horn będzie musiał poczekać. A my idziemy z kolei, troszkę zmienimy sobie nasz trekking 30 minut do Berliner Hütte. I tam na pewno będzie też inna perspektywa na te szczyty, które nas otaczają i mają po 3500 metrów wysokości. No szkoda, ale trzeba czasem zachować zdrowy rozsądek, odpuścić. Wow! I pamiętać o tym, że końcówka kwietnia, a w zasadzie maj, w takich górach jak Alpy, to tak naprawdę jeszcze jest sroga zima. Tam do schroniska, ale rozwaga, nie? To jest numer jeden w górach. Także fizycznie nie, ja mam bardzo dużo siły, wiesz? Także powiem ci, chciałem pocisnąć, bo jest duży zapas sił, no ale to nie ma sensu. Nie, nie ma sensu, patrz na ten śnieg, jak to wygląda, nie? To właśnie jak widać, ja to w przebitce też pokażę, to może w każdym momencie wyjechać i się może stać tragedia, dlatego tutaj jest bezpiecznie i idziemy dokładnie dalej, ale nie ma się co wygłupiać. Jeszcze wrócimy, nie? Na pewno. Wrócimy, żeby zobaczyć drugą. Właśnie dochodzimy do Berliner Hütte. Już jesteśmy prawie na wysokości 2000 metrów. To jest to. Docieramy do Berliner Hütte. O, także jakieś szczytowanie jest, nie? 2000 metrów. I na pewno zrobimy sobie teraz przerwę. Dobra, to ja bym chciał pogratulować wam chociaż dojścia do Berliner Hütte, piąteczka. Udało się. No jakieś szczytowanie tam jest, nie?
Otóż to. Nie udało się, to jest złe słowo. Zrobiliśmy to. Zrobiliśmy to, mamy zrobiliśmy to. I wysokość jest też zajebista. I widok też. Widoki są cudowne.